I jesteśmy na żywo. Jesteśmy na żywo, jest godzina 20. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry, Katarzyno. Dzień dobry, dobry wieczór w sumie, bo już tak ciemno, jak nie wiem. Dobry wieczór. Słuchajcie, my tuż przed wejściem wymienialiśmy się, znaczy Katarzyna wymieniła się ze mną kodem rabatowym do nasion, bo z okazji Black Friday, w zasadzie można powiedzieć Black Week, jest jeszcze, są promocje na nasiona w angielskich sklepach. Niestety do Polski te nasiona no nie dotrą, w sensie takim, że poczta tego nie przekaże, więc trzeba liczyć na jakieś takie przesyłki. Wiecie, jak ktoś śleci, to może zabierze trochę torebek nasion i przywiezie do nas, więc będziemy tutaj myśleli o nasionach, bo już myślimy o przyszłym sezonie, Katarzyno, prawda? Już myślimy i o kwiatach, i o warzywach. No oczywiście, my nie przestajemy. Ja pamiętam, kiedy mówiliśmy w odcinku na początku listopada, listopad w ogrodzie ekologicznym, wtedy Katarzyna powiedziała, że to jest pierwszy miesiąc planowania albo pierwszy miesiąc przyszłego sezonu ogrodniczego. Co tak być jest. Może wywołało takie zdziwienie, nie? Jak to listopad, to chyba styczeń to powinien być pierwszy miesiąc. Nie, listopad jest tym pierwszym miesiącem, kiedy myślimy o przyszłorocznych uprawach, bo przygotowujemy wtedy, jeszcze mamy, słuchajcie, dwa dni, tak? Przygotowujemy wtedy glebę do przyszłorocznego sezonu. Kasiu, ja bym chciał, żebyś na samym początku jeszcze, zanim zaczniemy odpowiadać na pytania, zapowiedziała wymianę nasionek na ogrodowej, bo się widziałem, już zaczęła. Tak, to muszę iść tutaj do zwalić z tego, za przeproszeniem, co mi Ania napisała, dlatego że ja najlepiej to przeczytam. Śmiało, czytaj to, co Ania napisała. Żeby nie robić wstydu Ani. Już. Okej. Były jakieś wątpliwości, jakieś legalne, ale wszystko jest legalne. Gdzie to było? Generalnie zaczęła się już wymianka. Gdzie to jest? Jednak Ania będzie na mnie zła. O, dobra. Nie. Dobra, w każdym bądź razie, słuchajcie, musicie iść. Musicie, jeżeli macie ochotę się pobawić z nami, to idźcie na stronę naogrodowej.pl i tam jest pierwszy artykuł i w tym artykule poczytacie sobie dokładnie o tym, jak odbywa się nasza wymiana. To jest wymiana kolekcjonerów, hobbystów, ogrodników, nic profesjonalnego, nikt niczego nie sprzedaje, nie wysyłamy więcej niż jedno opakowanie do każdej osoby, tak? Poza tym nie wysyłamy to od jednej osoby, tylko dużo osób się wymienia, także się niczym nie martwcie. I najważniejszą osobą tutaj w tej całej wymiance jest Ania. Ania jest moderatorem tak jakby tym administracyjnym i ona wam pomoże w razie problemów z zalogowaniem się, dlatego że czasami są problemy, że coś tam... To jest na forum po prostu, tak. Strony naogrodowej.pl, więc tam trzeba zajrzeć na to forum, zaproponować najlepiej, wszystko zaproponować tam jest nasionka jakieś no. ciekawe swoje, nawet jeśli nie macie, to po prostu też możecie skorzystać, tak. ale zajrzyjcie, bo można fajne niektóre odmiany kwiatów czy warzyw tam znaleźć. Głównie kwiatów, ale jest dużo fajnych rzeczy. Tak, i pamiętajcie, że w związku z tym, że to jest amatorska wymiana, to tam czasami jest kilka tylko pakiecików jednej odmiany, czy tam jednego gatunku, bo odmian to tam czasami też nie ma. Wiecie, pamiętajcie, że takie nasiona zebrane przez nas i wymieniane, i potem wysiewane w następnym sezonie, mają najlepszą żywotność. Naprawdę, ja jestem w szoku zawsze, jak ja porównuję nasiona, które kupuję ze sklepu, wszystko jedno, bo nie ma jakiegoś, wiecie, najlepszego sklepu z nasionami na świecie, nie ma. Może są sklepy, gdzie jest więcej, lepszy wybór, tak, ale nie ma takiego miejsca, gdzie te nasiona będą zawsze na 100% miały żywotność, dlatego że one są takie delikatne, przecież one mogą się popsuć ze względu na to, nie kto je produkuje, nie kto co tam wsypie, ale przez to, że na przykład sklep je źle przechowywuje albo wy je źle przechowacie. Dlatego właśnie najlepsze są takie świeże nasiona z własnego ogrodu albo z takiej wymianki pomiędzy amatorami, ogrodnikami, bo one mają ogromną żywotność i w szoku jestem zawsze, jak mi kiełkują groszki pachnące, dlatego że niektóre gatunki one są jakby gotowe, tak? One się zapylą się, zanim się otworzą, więc już żadne pszczoły nie mogą tam nabruździć, już nie mogą zmienić koloru, już nie mogą zmienić wyglądu następnego, następnej generacji, następnego
potomstwa, tak? Tych pokolenia, tych następnego na przykład, pokolenia. Groszki, tak, groszki pachnące mają to do siebie, że one powtarzają dokładnie, także warto zbierać z groszków pachnących i się wymieniać i mają piękną żywotność. Właśnie groszki pachnące miałam wysiać, dlatego że w Anglii, wiecie, można wysiewać niektóre rzeczy o wiele wcześniej, dlatego ja groszki pachnące będę wysiewała już niedługo. Ale nie sugerujcie się tym, bo to jest w Wielkiej Brytanii, niekoniecznie w Polsce. Niekoniecznie w Polsce teraz. Ale ja jest... widzę tutaj osoby z Wielkiej Brytanii. Agnieszka, tak, dlatego przed chwilą wyświetliłem, pozdrawiam z Birmingham, zobacz, Agnieszka. Tak. Nas pozdrawia, bo nie jest wcale najlepszy pomysł, żeby w tej chwili wysiewać w Polsce groszki pachnące. Nawet to znaczy Bóg, to i tak, nawet Bóg to znaczy to jest, to nie jest najlepszy pomysł. Tylko, że pamiętajcie, groszek ja wysiewam i tak wewnątrz, bo bób bym wysiewała faktycznie na zewnątrz. I zresztą wysialiśmy, chociaż były tam kury od tego czasu, więc nie wiem, co się stało z tym bobem, ale chyba jest jeszcze w ziemi. Ale u siebie w tym tutaj w Anglii, tak, wysiałam bób. Ale bób poszedł wprost do gruntu, a jednak groszek pachnący będzie wysiewany do mulczplatów, do takich podłużnych pojemników, dlatego wiecie, podejrzewam, że można by było się pokusić w Polsce, też myśmy z gorzałem kiedyś wysiewali, tylko u nas tak strasznie długo jest zimno, że czasami te rośliny, co są wysiewane w lutym, one są właściwie na tym samym poziomie rozwoju, co na przykład groszek wysiewany w grudniu, naprawdę nie ma sensu się spieszyć czasami, wiem, że tam Andrzej nieraz nie dwa rzucał różnymi roślinami i się denerwował, że się nie opłacało wysiewać właśnie bobu wcześniej, bo później ten bób wysiany na wiosnę szybciutko pięknie rósł i były właściwie takiej samej wielkości. Mm-hmm. A propos nasionek, ja mam nadzieję właśnie w tym roku mieć dwie odmiany bobu niewysokiego, bobu nazwijmy to karłowego, takiego niewysokiego mam zamiar ściągnąć z pewnego kraju, w którym mieszka Katarzyna i mieć u siebie też, bo tego brakuje w naszej ofercie bobu, takich niewysokich bobów, które można uprawiać w międzyrzędziach innych roślin. To zaczynamy odpowiadać na pytania. Katarzyno, Maja pisze, że nawiozła tunel foliowy dużą ilością kompostu, który miejscami pokrył się pleśnią. Co robić? Nic. To wcale nie musi być pleśń. Ale to jest naturalne. To jest po prostu, on był jeszcze nie gotowy. On się cały czas jeszcze rozkłada, jeszcze się kończy. Dobija się. Ale wszystko jedno, to są grzyby. To są też grzyby. Dzisiaj rozmawiałem, tak ciekawostka, rozmawiałem z biologiem z Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawialiśmy o tym, o mikoryzie, rozmawialiśmy o grzybach i fajne takie stwierdzenie biolog powiedział, że pan doktor Ciepielewski, że las to tak naprawdę są jedna wielka grzybnia poprzetykana drzewami. Tak. Że to tak mniej więcej oczywiście wygląda, żebyśmy mieli wyobrażenie, czym jest las? Las to jest jedna wielka grzybnia poprzetykana tylko miejscami drzewami. Dokładnie, to jest święta racja, naprawdę. No, czy papier z niszczarki biurowej można dać na kompost? Biały papier zadrukowany na czarno. Mm-hmm. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach drukowany papier nie jest straszny, dlatego że te tusze nie są toksyczne. To jest już zupełnie co innego niż było w dawnych czasach, więc można. Jak najbardziej, tak samo jak można dodawać, wiecie, na przykład jeżeli na przykład ściółka chomika czy jakiegoś zwierzątka domowego jest na gazecie, to też można to rzucić na kompostownik, to nie ma problemu, tylko musimy zachować proporcje, dlatego że papier to będzie suche, tak? To będzie suchy dodatek do kompostownika, więc i wiadomo, że będziemy używać czegoś za dużo, no to później może nie zrobi się za dobrze ten kompost, tak? Ale jak najbardziej. Mhm. Wiem, że ludzie dodają. Tak, to prawda. Słuchaj, tutaj o pomidory od Marceliny, że w tym roku owoce pomidorów były atakowane przez szkodnika podobnego do pędraków, tylko dużo mniejsze. Wgryzały się w owoce, nie w korzenie, nie w liście, a w owoce. I pyta, co to może być, bo jesienią wyściółkowała glebę kompostu i obawia się, że te szkodniki są tam nadal i jak się ich pozbyć.
Marcelina, w kompoście, który jest gotowy, przekompostowany, nie powinno być żadnych szkodników, bo tam już nic dla nich nie ma do roboty, tak szczerze mówiąc. To już jest materiał dla mikroorganizmów do zjedzenia, że tak powiem. Pędraki to są takie larwy jakby, prawda? Więc te larwy, coś takiego jak larwy miałaś na owocach, tak? Więc to pewnie były nie larwy, tylko to pewnie były gąsienice jakichś owadów, tak? Jakiś motyl, jakiś ćmy, czy jakichś innych owadów. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie widziałam nigdy takich rzeczy na. Może to były ślimaki białe. I żeby jeszcze się wgryzały, nie? Ślimaki to Znaczy tak, ślimaki ślimaki białe, pałaszują. takie małe ślimaki białe, bezskorupowe, są i wyglądają trochę jak pędraki, ale pędraki są bardzo charakterystyczne, ponieważ mają białe ciałko i taką brązową główkę, więc. A pędraki nie mogą wejść z ziemi na pomidory. Pędraki na pewno nie, to ona pisze, że po prostu podobny do pędraków, tylko dużo mniejsze. Niestety się nie spotkałam z tym, słuchajcie, ale naprawdę pamiętajcie, że kompost, który jest gotowy do użycia, w nim nie ma nic. Oprócz tego, że jest wszystko. Zdzisław pisze, że ponoć idzie mróz i pyta, czy oberwać się brukselkę i jak przychować tę brukselkę. To znaczy, no nie wiem, a moja brukselka na przykład nie jest zupełnie gotowa. Nie wiem, jak to będzie w Polsce, dlatego że faktycznie, jak się obrywa brukselkę zamrożoną i przynosi do domu, to ona się bardzo brzydko rozmnaża. Ona się właściwie Rozmraża. rozmraża. Ona się właściwie robi taka papka się Ciapowata. z tych zewnętrznych. Także dobrze by było ją teraz zebrać, ale przecież można mrozić brukselkę, więc najlepiej by było, ja podejrzewam, że ja brukselki nigdy nie mroziłam, ale podejrzewam. Więc tak, jeżeli ona jest gotowa, to najlepiej zebrać ją ściąć ten cały pęd z brukselkami na dole, nad ziemią, również liście na górze, obrać ze wszystkich liści, zostawić tylko brukselki na nodze i w ten sposób można spokojnie przechowywać, naprawdę dosyć długo, bo w ten sposób sprzedaje się też brukselki, prawda? W takich wyfikanych sklepach. Albo można jeżeli to się nie uda, to albo z jakiegoś powodu nie możecie tego zrobić w ten sposób, to można pozbierać te brukselki, podejrzewam, że zblanszować i wtedy zamrozić. Można w domu po prostu zamrozić, bo innego sposobu nie ma. Bardzo lubię brukselki, A ja bym poza się tym z nie na raz brukselki zjadła na raz. śmiało mogą zostać na zewnątrz. Mogą, tylko że jak Nie jest cały trzeba czas ich zbierać, mróz, to tak, ale ciężko zebrać je w zebrać, momencie, no. kiedy będzie odwilż. Bo ja No a co jak spojrzałem nie się będzie po. odwilż w święta? Na święta trzeba mieć brukselki. Trzeba być No to okej, ubezpieczonym okay, na ale ja tą spojrzałem okazję. aż do 11 grudnia na prognozę pogody. Aż takich mrozów, no to nie będzie, Tak, one się nie boją mrozu. Żeby zmrozić tak mocno, żeby nie można było potem zebrać. Pelargonie, mówiliśmy o tym zjawisku. Danuta pisze, że pelargonium zabranym do domu z nieogrzewanego pomieszczenia, do nieogrzewanego pomieszczenia, zżółkły prawie wszystkie liście, pyta, czy przeżyją. Ty już mówiłaś, więc proszę powtórz jeszcze To raz. jest normalne, Danuta. Wiesz, one po prostu zawsze zareagują jakimś stresem na to, że one są przeniesione do innego. To nie chodzi o pomieszczenie czy pomieszczenie, one są przeniesione do innej atmosfery, do innego klimatu, dlatego że one są zebrane z dworu, tak? Podejrzewam, tak? Na dworzu jest zawsze Tak. inaczej, jest więcej wilgoci, ale też czasami jest zimnie, są wiatry, jest nieprzyjemnie, a w środku jednak nie ma tego ruchu powietrza i też jest sucho, jest o wiele bardziej sucho niż na zewnątrz, zawsze, w jakimkolwiek pomieszczeniu, nawet jeżeli to jest pomieszczenie nieogrzewane. Także to jest normalne. Ona ma stres i ten stres objawia się tym, że liście jej spadają, ponieważ ona się próbuje ratować i w ten sposób się ratuje, tak samo jak drzewa, jak chorują albo co z nimi jest nie tak, czy krzewy to zrzucają liście, ale ona pelargonie są twarde, więc dojdą do siebie, tylko dbaj o nie. Możesz troszkę je przyciąć, ale nie za dużo. Ja bym takie ważniejsze prace pielęgnacyjne pelargonii, takie jak przycinanie, a potem robienie sadzonek od razu z tego, co byście przycięli, zostawiła na wiosnę, bo na wiosnę rośliny mają o wiele więcej wigoru, żeby żyć, żeby wypuszczać korzenie, żeby rosnąć. Także teraz wszyscy idą spać, łącznie z pelargoniami. Roza rugosa, Roza kanina w pytaniu Moniki. Założyła 20-metrowy żywopłot z dzikiej i pomarszczonej róży. Część sadzonek, wielu odmian jeszcze po niemieckich, znalazła w pobliskich polnych drogach. Część odmian rugozy i kaniny zamówiła z rozarium. Róże Ja też. posadzone w ziemi zmieszanej z kompostem plus wióry rogowe, wyściółkowane.
i co dalej? Jak pielęgnować w kolejnych latach? Monice zależy na kwiatach i owocach do przetworów, a żywopłot w tej części nieformalnej może być rozczochrany. Monika, wiesz co, super pomysł. W związku z tym, że rosa rugosa i rosa canina, czyli róża pomarszczona i róża psia albo róża dzika, one mają troszeczkę inny styl życia. Rosa rugosa, jak wiadomo, ma bardzo gęste zazwyczaj kolce, jest gęsto kolczasta i jest, rozrasta się często, tak, pod ziemią, tak, i niektórzy mówią, że nawet się dosyć mocno rozrasta. U ciebie, Jacek, przed domem się mocno rozrosła, prawda? Przed ogrodzeniem. Przed ogrodzeniem. Także ją należałoby, pomimo tego, że to jest rozczochrany żywopłot, to tutaj nie przeszkadza zupełnie, ale powinniśmy ją przynajmniej raz na dwa lata dosyć krótko przyciąć na przełomie zimy i wiosny, tak? Raczej bliżej zimy niż wiosny. Tak, w lutym, ja bym powiedziała. I słuchaj, i wiesz co, i tak mocno, tak jak rosa rugosa, wiesz, no dosłownie... Słuchaj, rosa rugosa, to jest tutaj doświadczenie, bo kilka lat temu, kiedy pierwszy raz to zrobiłem, to nakrzyczała na mnie i żona, i sąsiadka, że zmarnowałem rozę rugozę, przyciąłem ją po prostu do samej ziemi, ale dokładnie, tak, do samej ziemi. I w tym roku, wiosną tego roku też przyciąłem, już nie krzyczały, bo wiedziały, jaki będzie efekt, i miałem w tym roku pięknie kwitnący żywopłot właśnie z rozy rugozy na jednorocznych pędach i mam piękne owoce, które mam nadzieję, że wkrótce albo ptaki, albo sarny objedzą z tych roślin, bo ja nie zbieram na jakieś przetwory czy do suszenia. I rozę rugozę można absolutnie do samej ziemi co roku przycinać. Dzięki temu będziesz ją lepiej trzymała w ryzach. Ona tak szybko nie będzie się rozchodziła. A po drugie, przycinana dosyć często i nisko, będzie miała takie ładne, dorodne, zielone pędy, bo w kolejnych latach ona będzie miała tendencję do rozczapieżania się, do rozrostu tych górnych części, te dolne będą brązowieć i będą trochę brzydziej wyglądały, ale to roza rugosa, ale roza canina troszeczkę inaczej, Katarzyna. Korosa canina zupełnie inaczej, dlatego że ona ma takie długie, długie wędki właściwie, takie długie pędy. Także tutaj ewentualnie, to jest dzika róża, więc naprawdę nie musisz się przejmować za bardzo przycinaniem jej. Ona sobie świetnie radzi nieprzycinana, tylko może nie za dobrze wygląda wtedy, bo jest dużo suchego. Dlatego po prostu wtedy, jak przy okazji będziesz przycinała tą rozę rugosę do ziemi, to zobacz, czy są jakieś martwe pędy tej róży psiej czy róży dzikiej i po prostu przycin ją u samej nasady i tyle. I naprawdę jej nie musisz przycinać krótko. Ale tylko te pędy, które chcesz usunąć, zostawiając te ładnie wyglądające. Świerki serbskie, Magdalena pisze, że sąsiad ma świerk serbski, obecnie dwumetrowy wzdłuż ogrodzenia, czyli pewnie żywopłot z takich świerków serbskich zrobiony. Ich korzenie przychodzą pod murkiem do mnie, nie rosną rododendrony, słabo rosły róże. I co robić, pisze Magdalena? No niestety tylko rośliny płytko korzeniące się. W związku z, albo nie wiem, czy masz założone podlewanie kroplujące, ale wiem, z tego co wiem, to jak jest założone podlewanie kroplujące, to rododendrony korzenią się bardzo płytko i wszystko korzeni się płytko, dlatego że korzystają z tego podlewania kroplującego, nawadniania. Także może albo to, jeżeli nie masz tego podlewania, jeżeli masz, to może za rzadko jest włączane, a jak nie i nie chcesz mieć takiego podlewania, no to tak jak mówię, to będą raczej byliny, dlatego że byliny mają korzenie, wiesz, korzenie płytkie, tam maksymalnie 30 centymetrów w głąb ziemi. No niestety i na pewno musisz, no nawet jeżeli te byliny, to trzeba pomyśleć, czy nie będzie potrzeba tam założyć jednak jakiegoś podlewania albo podlewać częściej, ponieważ te korzenie będą wyciągały. No bo no co innego zrobicie? No nic nie możecie zrobić. No. Wiadomo, ale nie wiem, ale nie można. Nie. Na pewno w ogóle nie mów takich rzeczy. No nie mówię to przecież. Jest... Aha. Tutaj od Eli, od środy znowu minusowe temperatury. Czy może jeszcze sadzić cebulki tulipanów, narcyzów, czosnków, czy rośliny cebulowe? Czy można jeszcze sadzić? Przepraszam, ale my jeszcze będziemy sadzić niestety. Późno, ale jeszcze można. Po prostu. W tym tygodniu będziemy sadzić. Chociaż muszę zobaczyć, czy kalendarz mi pozwala.
Nasz słynny kalendarz. Teraz to już walka z mrozami, z jakimiś wilkami. To ja tutaj od Iwki mam, że ten. Jaki teraz że bardzo, bardzo fajny podcast ostatni. Kwadraliścia. Kalendarzu, który towarzyszy ogrodnikom był, w tym sensie, że jest do odsłuchania. To może teraz to pytanie od Kate. Posadziłaś sadzonki grabu około dwumetrowe, duże. Czy będzie mogła je przyciąć do 40 cm nad ziemią, żeby się zagęściła i w jakim miesiącu? Kate, wiesz co, nawet musisz, szczerze mówiąc, jak najbardziej, koniecznie, i to zrób powiedzmy w czerwcu, jak one się zazielenią i będziesz wiedziała, że one się przyjęły, i wtedy ciachnij je 40-50 cm i będzie dobrze wtedy. Za dużo nie, tylko trzeba po prostu przyciąć. Ula już pysiała groszki pachnące w walii. No. Cytryna przeniesiona z tarasu do domu wypuściła pąki kwiatowe. Co zrobić, aby zwiększyć szanse na ich przetrwanie i ewentualne zawiązanie owoców, pyta Beata. Beata, słuchaj, cytryna to jest super roślina. Ja uwielbiam cytryny i w ogóle wszystkie cytrusowe, dlatego że one mają to do siebie, że tak jak zupełnie nikt inny tak nie robi, inne rośliny tak nie robią, ale cytryny potrafią w tym samym czasie mieć i kwiaty, i owoce na roślinie. Dlatego to jest naturalne, że cały czas wypuszczają nowe pąki, potem rozkwitają, potem one przerabiają się, przemieniają się w owoce, tak? Najważniejsze jest, żeby te owoce zbierać, bo jak będziecie zostawiać owoce na roślinie, to ona nie będzie kwitła. Także owoce cały czas zbierajcie, ona będzie cały czas kwitła. Dlatego podtrzymujemy przy życiu, na zimę wstawiamy do pomieszczenia, które jest nie ma tam przymrozków, ale jest jasne, tak? Dlatego, że to jest roślina zimozielona, ona będzie miała cały czas liście, więc musi fotosyntezować i żyć. I teraz normalnie ją podlewasz, tylko troszkę mniej, tak? Dlatego, że teraz nie jest tak gorąco jak latem, no chyba, że będziesz miała bardzo gorąco w domu, to wtedy musisz pamiętać też o wilgotności, tak, powietrza, bo wtedy masz sucho. Ale jak będziesz podlewała co jakieś 2 tygodnie z płynnym nawozem organicznym, naturalnym, czyli albo rozpuścisz obornik granulowany, albo użyjesz humusu, albo płyn z kompostu, znaczy płyn z wiaderka bokashi, tak? Co 2 tygodnie, to zobaczysz, że będzie rosła fantastycznie. I ona a zawiązywanie owoców, bo myślę, że Beata będzie. Ta możesz ewentualnie się zawiązywaniem owoców. Możesz ewentualnie ją potrząsnąć, możesz ewentualnie ją zapylić, masz też jakiegoś takiego pieska, on tam wąsikiem zapyli. Ogonkiem. O Jezu, gdzie są moje ogonki? Słuchaj, tutaj pytanie jest z Norwegii. Halo, pani się skupi. Zostawi pani te psy i te koty. Tylko jeden przed piesek. Przed programem Katarzyna pokazała mi po pierwsze swojego kotka ślicznego, kotkę z pięknym różowym noskiem podrapanym, a pokazała potem jednego jamnika, potem drugiego jamnika. I teraz Katarzyno... Nie wiem, gdzie jest drugi jamnik. Rzuć okiem. Słuchajcie, ja wam coś powiem śmiesznego, dobra? Zanim ja wam coś powiem. To było w zeszły wtorek, że było, jak był ten Garden Masterclass Polska i było spotkanie? Chyba w zeszły wtorek to było, prawda? I na spotkaniu była Maja Popielarska, która to prowadziła. I Maja też ma jamniczka teraz, takiego małego jak i ja. I mi się śmiasy, bo ja wiem, że ona ma tego jamniczka i mi się śmiać chce, bo i ona i ja cały czas patrzyłyśmy pod stół. Nie wiem, czy ona na jamniczka patrzyła, czy na swojego syna, ale cały czas patrzyliśmy pod stół, bo te smrodki też przychodzą, o właśnie, i się proszą. No właśnie moje też. Dlatego jak widzicie, że ktoś się patrzy pod stół, to znaczy, że ma tam jakieś zwierzę. Atos wrócił do pana, więc ja nie muszę się rozglądać. To zechcesz odpowiedzieć? 2 pytania, zechcę. Bardzo podobne wbrew pozorom do siebie. Jedno z Magdaleny, która pozdrawia z Norwegii, która ściółkowała przekompostowanymi zrębkami. W październiku wczoraj sadziła ostatnie cebulowe, jak odgarniała kompost, to okazało się, że paruje i jest biały nalot. Magdalena podejrzewa, że to grzyby i czy ta temperatura może być niebezpieczna dla roślin, które są już na rabacie, pyta. A drugie pytanie, Michał
Ślarski zadaje, który rozłożył warstwę kompostu z zakładu utylizacyjnego w Szadułkach i po kilku dniach pojawiła się na nim warstwa pleśni, taki szary nalot, i pyta, czy to jest normalne. Przypomnę to pierwsze pytanie, które było z kompostem rozłożonym w tunelu foliowym, gdzie też pojawiła się pleśń, o której pisała nasza słuchaczka. To w zasadzie jest odpowiedź na te trzy pytania wspólna, prawda? Tak, słuchajcie, my mamy, to jest naturalne u człowieka, że my boimy się grzybów, boimy się pleśni, dlatego że bardzo wiele grzybów i pleśni nam szkodzi, tak? Chociażby ludziom, którzy mają alergię na to, tak? Albo wiadomo, że grzyby mordują nam pomidory, jak przychodzi zaraza ziemniaczana, tak? Także wiecie, my troszeczkę jesteśmy przyzwyczajeni do tych kilku grzybów i pleśni, które są dla nas albo dla naszego ogrodu złe. Ale tak jak Jacek powiedział na początku podcastu, my żyjemy na ogromnej gąbce, która jest zrobiona z grzybów i pleśni, tak? I to jest gleba. To jest normalne. I grzyby i pleśnie to są te typki, które są pleśnie, czyli grzyby, które rozkładają i kompost, i zrębki. Na zrębkach wyrosną prawdziwe grzyby, dlatego że grzyby właśnie głównie grzyby rozkładają materiał zdrewniały, pochodzenia takiego jak właśnie od drzew czy od krzewów, dlatego w lesie są grzyby, tak? To jest normalne. I to jest bardzo dobre i bardzo wskazane. To oznacza tylko tyle, że ten materiał jeszcze nie jest przekompostowany. Ja mam różne przeróżne grzyby u siebie na rabatach, one się pojawiają raz, potem znikają, dlatego że one tylko w pewnym momencie rozkładu teściółki są potrzebne do tego, żeby zrobić, tak, że tak powiem, następny krok, tak, żeby kto inny potem przyjął jakieś inne organizmy. I to jest to samo się tyczy właśnie tego kompostu z Szadułek. On jest inny niż zrębki, ale tam też jest materiał z pochodzenia od drzewnego, tak? Także tam też będą pleśń, to jest normalne. Nawet wiecie, macie celulozę nawet w pędach jeżówki, tak? Także zawsze jakieś grzybeczki będą. Ale im więcej tego macie materiału drewnianego, tym więcej prawdziwych grzybów. Także nie martwcie się, to jest okej, to jest dobre, to jest zdrowe. Wiecie co? Ostatnio słyszałam właśnie... To znaczy, że tam jest życie po prostu. Jeśli rozwija się pleśń, jeśli rozwijają się grzyby, tak? To znaczy, że tam jest życie. I to jest to, o co nam chodzi, żeby dostarczyć życia, żeby to życie mogło się rozwijać. Tak. Ja właśnie oglądałam ostatnio bardzo ciekawy program na BBC o tym, co zrobić, żeby nie było alergii, żeby po prostu ludzie nie byli alergikami. No słuchajcie, to zrobić, że my żyjemy w zbyt sterylnym świecie. I między innymi trzeba kupić dziecku psa. Tak, ale tylko nie wiem, czy to nie już za późno czasami dla niektórych dzieci. Ale wiecie, chodzi o to, żeby nie być takim czystym, sterylnym. I tak samo w środku w nas, w człowieku. My też mamy tyle mikroorganizmów. Gdybyście zobaczyli siebie od środka, to byście się przestraszyli na pewno. Zresztą ja też bym się przestraszyła. Także słuchajcie, pamiętajcie, że to jest okej. To jest okej. Im więcej życia, tym lepiej. Dlatego, że to życie dobre, ono jest dobre, ono potrafi też walczyć te złe grzyby i pleśnie, tak? Też nie powinno się tak mówić złe czy dobre, bo każdy ma jakiś swój, każdy mikroorganizm czy organizm ma jakąś swoją, musi coś zrobić na tym świecie, tak? Chyba, nie wiem za bardzo, co my mam zrobić, ale nie pamiętam, muszę sobie przypomnieć, ale cała reszta po coś jest na tym świecie. Także to się trzeba cieszyć, im więcej życia, tym lepiej. Mm-hmm. Wiele osób pyta o zimowe wysiewy. Elżbieta pyta, czy do wysiania warzyw w listopadzie, sałaty, marchwi, pietruszki, szpinaku, nadają się odmiany wczesne, czy musi być napisane na opakowaniu zimowe? To znaczy nie musi być zimowe, ale może, to pomaga jak najbardziej, bo to jest to samo w sumie. I chodzi tylko, że chyba sałata ma zimowe, ewentualnie cebula ma zimowe, nie? Ale to marchwi, tak naprawdę jest charakterystyka czegoś, co... Czy to jest zimowe, czy to jest wczesne, to będzie charakterystyka właśnie rośliny, która jest odporna na niskie temperatury. Ale Elżbieta, to do tunelu, nie? Albo pod jakieś osłony takie porządne. A teraz jeszcze można, bo było też takie pytanie, marchew, pietruszkę wysiewać? Ale do gruntu. Nie w tunelu, do gruntu. Nie, teraz nie ma sensu. Ja myślę, że teraz nie ma sensu już. Jak myślisz, Jacek? Bo teraz ma być cały czas jednak troszeczkę mrozi, troszeczkę zero, nie wiem. W sumie. Ja marchew i pietruszkę bym wysiewał, bo... To znaczy, jak się da zrobić rządek, jak ziemia... Tak, jeżeli ziemia nie jest zamarznięta. Wiesz, śnieg zszedł, jest w tej chwili nawet idealny moment na sianie.
U nas po moim prostu zdaniem. zgorzałem, taka nudna prognoza pogody na kolejne chyba 10 dni jest cały czas w nocy minus 1, a w dzień 0. No mniej więcej tak samo będzie u nas, więc to warto spojrzeć na prognozę pogody. U mnie lepiej, bo 2-1 stopień dodatnie temperatury w ciągu dnia, około ulicach 0, minus 1 w nocy. Mączniak na klonach czerwonych, kolumnowych. O, to wyfikane, mało że czerwone, to jeszcze kolumnowe. Beata ma ich 5 i co roku od czerwca, zobacz, od czerwca, czyli bardzo szybko, pokryte są mączniakiem. W tym roku jeden z klonów padł. No padł, bo jak już no, od czerwca ten mączniak się dobiera i gubi liście, atakuje czerwiec liście. To jest ten miesiąc. Czerwiec jest problematycznym miesiącem, ponieważ są bardzo duże wahania temperatury w czerwcu. W nocy potrafi być bardzo zimno i wilgotno, a w dzień już bardzo ciepło. Także czerwiec to jest ten moment, kiedy bardzo dużo roślin cierpi. No, co ja bym zrobiła, jeżeli chodzi o mączniaka? Po pierwsze trzeba usuwać, no ja wiem, że to jest ciężko, to w ogóle nie wiem, jakbyś mogła tam się zabrać na te kolumnowe klony, ale natychmiast trzeba usuwać wszystkie liście, które zaczynają mieć tą chorobę i wszystko trzeba opryskiwać gnojówkami, emami, wszystkim dobrym, co tylko się da, tak? Wszystkim jakimiś algami, żeby wspomóc tą roślinę. Trzeba koniecznie zadbać o to, żeby przy koronach drzew nic nie jeździło, żadnych samochodów, nikt tam nie chodził, dlatego że drzewa są bardzo wrażliwe tak naprawdę. One korzenie mają do samej góry, jeżeli za dużo się chodzi, nie wiem, może tam macie na tym jakąś ścieżkę, czy drogę, czy podjazd, to wtedy one też to odczuwają i też przez to mogą po prostu jak są troszkę w stresie, to też są bardziej podatne na choroby. Najlepiej, żeby dookoła pnia, wiecie, była ściółka, tylko ściółka z przekompostowanej kory, albo nawet z kory, albo, bo ona powinien mieć korzenie dosyć głęboko, więc ta kora nie zaszkodzi. Jakakolwiek ściółka organiczna, niech ona się powoli rozkłada i polepsza tą glebę. Też jak będziecie ściółkować, to nie za blisko pędu głównego, czyli pnia, dlatego żeby on nie zgnił, tak? Jeżeli on zgnije nawet dookoła troszeczkę, to od tego, że się podwyższy powierzchnię, tak? Tej rabaty dookoła, to już one umrą. Także to jest jedyny sposób, który tak naprawdę możesz zrobić, to, że wspomagać przez cały okres wzrostu te rośliny przez pryskanie różnymi dobrymi rzeczami, ściółkowanie i zabranie całego ruchu przyciskającego ziemię spod tych drzew. Ja bym połączył jedno z drugim, czy drugie z trzecim, wysiłkowałbym po prostu obornikiem, przekompostowanym, ale obornikiem i wówczas i wy, i sąsiedzi, i odwiedzający nie będą wchodzić na główienko i będą omijać po prostu szerokim łukiem. Albo posadzić coś, albo nawet posadzić jakieś rośliny i też wysiłkować. Mhm. Kalafiory, o to mnie ciekawi także, Monika pyta, kalafiory romanesco posiane w czerwcu, wysadzone do gruntu w połowie lipca, teraz takie małe kalafiorki wielkości monety 5-złotowej, czy zbierać te malutkie, czy zostawić do wiosny, jest szansa, że jeszcze urosną i będą większe wiosną? Wiecie co, to jest prawda, kalafiory strasznie długo dochodzą, one mają naprawdę strasznie długi okres dojrzewania, że tak powiem. Ja też mam ten problem, ja dopiero teraz zaczęłam zbierać kalafiory i takie białe i właśnie te kalafiory romanesco, też w ogóle zaskoczył mnie ten kalafior romanesco, patrzę, tam nagle jest kalafior wielki teraz. Także ja bym u siebie tutaj zostawiła w Anglii, chociaż tutaj jest dosyć dużo wilgoci i te białe kalafiory troszeczkę potrafią nadgniwać u góry, chociaż te romanesco są lepsze, ale one też mogą podgniwać te rozetki. Dlatego nie wiem, czy mogę ci poradzić, żebyś w Polsce zostawiła, bo może jak będą mrozy, potem będą roztopy i tak dalej, to może wykończyć ci te kalafiory. Nie wiem, czy jak one będą dobrze znosiły mrozy, niestety. Mm-hmm. A jarmuż, bo tutaj jest pytanie od Ewy, że jarmuż jest wysoki i teraz osłonięty agrowłókniną, czy na zimę odsłonić go? Nie trzeba go odsłaniać, nie trzeba go ani zasłaniać, ani odsłaniać, ale jak już jest osłonięty, to na pewno będzie mu lepiej żyć sobie pod agrowłókniną, bo jednak zawsze ona troszeczkę przed chłodem, przed wiatrem go ochroni, nie? Więc będzie lepiej. No ochroni, ale jarmuż w tej chwili tak cudnie wygląda, niestety śnieg już stopniał u mnie, ale moje jarmuże tak dekoracyjnie wyglądały przecudnie w tym śniegu, że ja po prostu nie osłaniam swojego jarmużu. Ja w ogóle nie osłaniam, bo jest taki wielki, że ja nie mam już czym go osłaniać.
No zawsze można jakąś siatkę tam narzucić albo agrowłókno. Nie, no to musi Kasiu, być coś Kasiu, takiego, tutaj, wiecie, tutaj musimy co chroni przed poprosić, pogodą. żeby na forum zamieścić taką informację, czy jest możliwość wzięcia udziału w wymianie nasion z Wielką Brytanią, bo nie można przecież wysyłać nasion do Anglii. Tak, ja wiem, myśmy chyba mówili o tym, coś mi się wydaje, ostatnio w live'ie, 2 tygodnie temu. Niestety nie możesz, nie można. No ja dzisiaj też mówiłem, że legalnie nie można wysłać, w sensie poczty czy kuriera, nie można Nie przesyłać. możemy ani narażać na takie rzeczy, Nie, bo nie, później nie. kto będzie jej paczki wysyłał do więzienia? Kto? Cebula i boczek, albo cebula i słoniny. Nie wiem, co tam Ania preferuje. Cebulę na pewno. Okej, okay. Co siać teraz w szklarni? No można siać jeszcze te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy przed chwileczką, te wszystkie szpinaki, mizuny, mibuny, musztardowce, sałaty, ale takie sałaty liściowe, tak? Nie rzymskie, dlatego że rzymskie są dosyć zbite i one potem mogą zgnić w środku, a liściowe są bardziej rozpierzchłe, więc nie boją się takich, takiej pogody. Koperek, pietruszkę, natkę, taką króciutką marcheweczkę, to, ale to wszystko będzie na wiosnę, to w kwietniu będziecie zbierać plony. Mm-hmm. Kate kupiła dwie jabłonki, dwie śliwki i jedną wiśnię. I pyta, w jakich odstępach sadzić i które obok siebie, bo mało miejsca jest między domem a płotem sąsiada 5 metrów, a na długość około 14 metrów. A to na 5 drzewek to masz bardzo dużo miejsca, ale myślę, że nie odpowiemy na to pytanie. Ja przynajmniej nie potrafiłbym odpowiedzieć, może Katarzyna. Bo to jest pytanie tak naprawdę, na jakich podkładkach kupiłaś. No, jeżeli te to są jabłonki na średnich podkładkach, to tak musisz im dać co 3,5 metra. A jak na Antonówce? Jeszcze czasami można trafić takie jabłonie na Antonówce, to one metrów. Będą naprawdę duże. One będą naprawdę duże, to wtedy na tych 14 metrach te dwie jabłonki i jedna śliwka być może się zmieści. Wszystko zależy od podkładek. Jak mówię, te półkarłowe, tak jak Katarzyna mówiła, 3-3,5 metra w zupełności wystarczą między sobą. Tylko sprawdź, jakie masz podkładki w jabłonkach, śliwkach, no w wiśniach też, ale wiśnie zazwyczaj nie są zbyt ekspansywne, więc tutaj nie ma problemu. Tutaj zobacz, fajne jest nie tyle pytanie, a może i pytanie od Beaty, bo chcę w tym roku zaopatrzyć się w nasiona, w których nie ma 5 sztuk. Czy macie jakieś polecane firmy, które ładują gramy, a nie sztuki? Bo mnie szlak trafia, jak widzę te sztuki w opakowaniu. Ja mam odwrotne doświadczenie. Wydaje mi się, że tutaj polskie firmy nasienne to wszystko w gramach podają. Podają tak, też na opakowaniu, ile jest nasion, mniej więcej średnio w gramie się mieści. Tak? Także zajrzyj po prostu, nie wiem, na strony producentów. Bardzo się różni to, słuchajcie. Bardzo się różni. Niektórzy tak, niektórzy siak, ale faktycznie w Polsce bardzo często są gramy. Mm-hmm. No właśnie w Wielkiej Brytanii częściej spotykam się z sztukami. Tak, patrzyłem ostatnio na przykład bób taki, który mi się sprawdził w ogrodzie, a niewysoki, Robin Hood nazywa się. Bardzo wczesny, szybko rośnie, niewysoko, ale szybko rośnie, szybko dojrzewa i można kupić albo 10 nasionek, albo chyba 50 nasionek. Mm-hmm. Nie ma tam o gramach. Czasami są, czasami nie ma. To naprawdę bardzo zależy. Jeszcze pytanie od Michała. Rozmnaża róże z patyków, które zerwał latem. Trzyma je od początku w donicach w domu. Wypuszczają po bokach zielone pączki. Pewnie się ukorzeniły. Czy trzymać je nadal w domu, czy wynieść? Michał, teraz już nie, już teraz jest za późno, jest za zimno. Możesz to zrobić trochę na wiosnę, ale też musisz najpierw zahartować, tak? Bardzo, bardzo powoli. Teraz, no, gdybyś to zrobił jeszcze na początku października, to jeszcze może by można było po zahartowaniu, ale teraz to jak mają być przymrozki, mrozy przez takie wiele, wiele dni pod rząd, to na pewno nie, szczególnie jeżeli one będą w doniczkach, bo one wtedy mogą też
przemarznąć może im bryła korzeniowa. Nie? Także lepiej, szczególnie, że są też mają zielone pączki, one teraz będą miały manianę, jakie wystawisz na zewnątrz. Spróbuj im znaleźć takie warunki, które będą jak najbardziej przypominały taką chłodną zimę, ale nie mroźną zimę. Dobrze, żeby one były na jakimś parapecie, żeby miały dosyć dużo światła, ile tylko się da, ale w miejscu, gdzie nie ma zbyt ciepło. Tak? Naprawdę tak 10 stopni maks. A poza tym, nie wiem, co to są za róże, bo nie doczytałem. Pewnie szlachetne jakieś odmiany. Nie wiem, od Michała. Słuchaj, Norwegia. Patrz, ilu mamy słuchaczy teraz w Skandynawii. Aleksandra pisze, że robi duży ogród na północy Norwegii, nad samym morzem. Klimat łagodny, ale ciągle wieje i dużo pada. I szuka zimozielonego żywopłotu, który stworzy ścianę, ma nadzieję uniknąć tu i co innego przetrwa takie warunki, pyta Aleksandra. Aleksandra, wiesz, coś powiem szczerze, że ja nie wiem tak naprawdę, jak w tej Norwegii mrozi zimą, jak długo zamrożona jest gleba, ale... Klimat łagodny. Ale... No wiem, ale jakoś mi się, kurde, nie chce wierzyć, że w Norwegii klimat łagodny. Tuja nie jest za dobrym drzewem, nawet w Polsce się nie, tak naprawdę nie zdaje egzaminu. Te tuje wszystkie, dlatego o nich tak mówimy, dlatego o nich tak plotkujemy, dlatego że one nie wyglądają jak ładne żywopłoty, bo to nie jest dobry materiał na żywopłot. One źle w Polsce rosną, dlatego że one pochodzą z klimatów, gdzie ziemia się nie jest zamrożona i one potrzebują tego, żeby w zimą również pobierać składniki pokarmowe i pić wodę. Dlatego tuja, no wiesz, w Norwegii, no na północ, no musi zamrożona być ziemia przez kilka miesięcy w zimie, no nie ma szans. Naprawdę nie polecam, bo po prostu będzie ci wypadała. Jeżeli to musi być żywopłot zimą zielony, to na pewno bardzo mrozoodporne i zimą zielony jest cis. I cis myślę, że spokojnie da sobie radę tam. Ale jeżeli masz tam wiecznie dużo pada i to tak mi się trochę wydaje, że jest trochę szaro i ponuro czasami, to jeżeli byś miała zimozielony żywopłot, to byś miała bardzo smutno i nudno. Dlatego ja osobiście nie będziesz miała, wiesz, takiego zmieniającego się krajobrazu zupełnie. Dlatego polecam ci jednak uderzyć w żywopłot nie zimozielony, tylko na przykład z grabu albo z buka. To są rośliny, które są naprawdę odporne na wszystko i będą rosły na samym morzu, nawet w piasku prawie, że będą rosły. I będą tworzyły bardzo piękną, brązową ścianę zimą, dlatego że one zostawiają liście, no dopiero te liście spadają na wiosnę tak naprawdę. Także zastanów się, czy na pewno potrzebujesz tego zimą zielonego, tak? I jak już musisz, to wtedy tuję polecam. Boże, co ja mówię za głupotę? Cisa polecam. Cisy. A tuję wręcz bym myślała, że tuja, nie wiem, czy w ogóle ona tam będzie rosła. Ale naprawdę, jeżeli nad morzem, no to kurde, nie rób żadnego zimą zielonego, rób taki, co będzie się zmieniał z porami roku, żeby było piękne. Amen. Jakub posadził dwa żywopłoty z grabu 20-40 cm sadzonki, buku 30-50, głogu 30-50. Czy w związku z niewielką wysokością ciąć je już w przyszłym sezonie, czy dopiero w kolejnym? Mam nadzieję, że nie wszystkie razem były posadzone. Znaczy, te pierwsze dwa mogą być razem. Wiesz co, być może to jest mieszany żywopłot po prostu. Trochę grabu, trochę buku, trochę głogu. I ma wyjść z tego formowany żywopłot. No to szkoda tam głogu, szkoda głóg było sadzić, w tym wystarczyło buk i grab, ale w każdym bądź razie, żeby odpowiedzieć na pytanie, to ja myślę, że można poczekać te dwa lata, ale można przyciąć je chociaż troszeczkę, żeby je pobudzić do działania. No może te 20-40 cm to niekoniecznie, ale naprawdę one się lepiej zagęszczają, jak są w pierwszym roku po posadzeniu, chociaż trochę przycięte. Jak są 2 metry, no to sporo, a jak są takie malutkie, to chociaż trochę. O, widzisz, tutaj Aleksandra odpowiedziała, bo wskoczyłem na koniec naszych komentarzy. Aleksandra pisze, że w tej Norwegii tam u niej mrozi słabo, mniej niż u nas. Niesamowite. Mniej niż w Polsce, a klimat jest łagodny, bo mała wyspa jak u nas, czyli w Polsce są mrozy. Aha, czyli mają po prostu ten ciepły prąd atlantycki. Mm-hmm. No to może, Aleksandra, może możesz użyć też laurowiśni. Może nie będzie przemarzała. To jest taki zimozielony, liściasty żywopłot, który szybko rośnie. Cis albo laurowiśnia. To a propos, gdyby Agnes tam z tymi nasionkami nie wyszło. No to będzie siedziała razem z Anią.
10 razem z Anią. Ale mamy zapamiętać, że słoniny nie jada, tylko... Ja nie wiem, czy, a czy Ania też by chciała słoninę, szczerze mówiąc. Chyba też by wolała co innego. Okej, okay. Joanna, czy pęta marlisa, który już przekwit, może obciąć, bo następny szykuje się do kwitnięcia? Jo, jak najbardziej. Trzeba nawet. A teraz na Boże Narodzenie co? Już sadzić amaryllisy? Czy już za późno, czy jeszcze za wcześnie? Można sadzić. Już teraz to chyba nie wiem, czy jeszcze... Czy w doniczce to, oczywiście, po to, żeby wylazły na święta. Ja myślę, że już można, czy jeszcze można. Ale nie wiem, jak, czy będą na święta. Jak, w zależności. Albo będą na święta Kościoła Zachodniego, albo Wschodniego. Czyli na 6 Jakub stycznia. Też, no właśnie, Jakub też uzupełnił odpowiedź i faktycznie super. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tak jak tak myślałam, szczerze mówiąc. Jeden mieszaniny z grabu i buku, no, drugi i z głogów. No, ekstra. Ja tak myślałam, szczerze mówiąc. Tak myślałam. A ja widzisz, wszystkiego się doszukuję, że, ten, że może być tak albo tak. Śnieguliczka, żywopłot ze Śnieguliczki. Magdalena, młody żywopłot ze Śnieguliczki, 4-letni, który mega wolno rośnie i zastanawia się, czy to taka natura tego krzewu, ten powolny wzrost, czy przyczyną może być fakt, że krzewy rosną wzdłuż drogi osiedlowej, która jest odśnieżana zimą i dodatkowo posypany jest żwir na ulicę i niestety część ogrodu. To potem mnóstwo prac z grabieniem żwiru wiosną. Oby to był tylko żwir, a nie żwir z solą zmieszany. No na pewno temu żywopłotowi to nie sprzyja. Nie myślę, że to jemu to sprzyja, ale ogólnie śnieguliczka to jest taka troszkę roślina przezroczysta, szczerze mówiąc. To nie jest roślina, która naprawdę jest gęsta, jak urośnie. Także nie wiem, czy ona w ogóle tak naprawdę kiedykolwiek stanie się takim prawdziwym zieloną ścianą. Także to też może za dużo oczekujesz od tej śnieguliczki. Mhm. Co mam robić z wieczornikiem damskim? Co mam robić z kwitnącym wieczornikiem damskim? Czekać, aż będzie miał nasiona, a on kwitnie mi ciągle od jesieni do teraz, bo został posadzony późnym latem. Tak, ktoś ostatnio 2 tygodnie temu też mówił, że ma wieczornik damski w rozkwicie. Nic, Kasia, cieszyć się. Niestety... Mhm. Pewnie jak przyjdą mrozy, to nie zabiją go mrozy, tylko po prostu zniszczą kwiatostanem, jeżeli śniegi to przyklepią. Ale nic nie rób. Słuchaj, możesz ewentualnie, jeżeli już stwierdzisz, że dobra, wystarczy tego wieczornika, wystarczy patrzenia na wieczornik, to możesz przyciąć ewentualnie te pędy kwitnące u nasady rośliny, tak? I zostawić rozetę liści, dlatego że tak naprawdę wieczornik jest bliną krótkowieczną, ale tak 2-3 lata powinien żyć i kwitnąć, ale jest też rośliną zimozieloną, w związku z tym nie przycinaj jej nad całą ziemią wszystkich liści, tylko te pędy kwitnące. Beata leci do sklepu jutro po humus dla tej cytrynki, opowiadałaś. Super, ja bardzo Małgorzata będzie miała dostęp do gałęzi akacji. Pytanie, czy przerobić na zrębki i przekompostować, czy akacja jest dobrym pomysłem, czy drewno z akacji jest dobrym pomysłem na zrębki i kompostowanie? Jak najbardziej, oczywiście. Jeżeli tylko to są zrębki, które się nie ukorzenią i wszędzie nie, ale nie, akacja się bardziej rozsiewa niż rozpełza przez rozłogi. Okej, to teraz tak, od Leny pytanie. Dlaczego można zostawić ścięty poplon na grządce, a mówicie, że nie powinno się kłaść nieprzekompostowanych rzeczy? Dlatego, że poplon tak naprawdę o tej porze roku to są takie herlaczki, cieniutkie, zielone listki i tak dalej. To nie jest naprawdę ogromna roślina taka, która będzie się długo rozkładała, tak? Grube coś, tak? Dlatego to jest po prostu taki materiał, który się szybko rozłoży. A poza tym nie ma sezonu wegetacyjnego, nie więc ma, nawet dokładnie. Te bakterie i grzyby, które rzucą się na rozkładanie tego nie zabiorą ściętego, jedzenia nieprzekompostowanego, nikomu. Nie wyjdą spod korzeni, bo tych korzeni nie ma, bo dokładnie. Nie ma najczęściej roślin, a kapustne i tak bez tych mikroorganizmów sobie poradzą, więc tutaj jest odpowiedź o te podkładki, dobrze, że od końca czasami polecę od Kate, tak, podkładki M26, jak M26 to jest taka, to jest półkarłowa, więc te 3-3,5 metra. 3,5 metra.
w zupełności. Magdalena, czy lasagne cebulowe przeżyją w nieogrzewanej szklarni? Nie. Mam nadzieję, bo moje właśnie stoją w nieogrzewanej szklarni, wzgorzałem. Moje przeżywały poza szklarnią, więc to nie jest. One bardzo dobrze przeżyją w szklarni, bo one będą miały tam sucho od deszczu i od wiatru mroźnego, zaciśnie. One o wiele lepiej przezimują tam niż nie tam. Czy jarmuż tutaj dobrze? Od Paulin, czy jarmuż można wysiać w lutym, by był na lato, czy jednak uda się tylko z siewu majowego? Zapewne tak jak jest na opakowaniu, że w maju ma być. Można. Ja wysiewam jarmuż tak, że mam przez cały rok, także zawsze go też wiosną też wysiewam. Okej. Było też pytanie dotyczące przykrywania, tylko próbuję znaleźć. Dobrze, to w takim razie najpierw pytanie o warzywnik przy płocie, wzdłuż którego biegnie droga skruszonego asfaltu, średnio uczęszczana, ale kurzy się z niej. Jak odgrodzić warzywnik od drogi? Czy lepszy będzie dwurzędowy żywopłot z grabu lub cisa, który dopiero za parę lat osiągnie wysokość płotu, czy może drewniane panele z pnączem, które od razu będą wysoką przesłoną, ale jednak cieńszą niż żywopłot? Co byś doradzała, Katarzyna? Takie oddzielenie warzywnika od drogi, z której się, jak czytamy, kurzy. Ja myślę, że panele z pnączem, no to pnącze, żeby panele same z sobą już odgrodzą, nawet pnącza tam nie musi być, prawda? Także to pnącze to może być wszystko jedno jakie, to nie ma żadnego znaczenia. Na pewno lepiej dla ogrodu będzie posadzić żywopłot, dlatego że po pierwsze żywopłot, który jest dookoła ogrodu warzywnego, pod ziemią, w strefie korzenia, bardzo dobrze wpływa na mikroorganizmy, które żyją również w warzywniku, tak? Dlatego że im więcej korzeni jest, szczególnie roślin wieloletnich, tym więcej życia w glebie, a to jest wszystko powiązane ze sobą. Tak? Druga rzecz jest taka, że on będzie lepiej zatrzymywał kurz, dźwięk, tak? I wiatr, dlatego że taki panel to też, no to trzeba by było zrobić go trochę ażurowego, żeby to powietrze mogło się jakoś przemieszczać, prawda? Żeby to nie było tak całkiem odcięte, bo to musiałby wtedy wysoki dosyć. Ja myślę, że bo jeżeli chcesz tak naprawdę drogi się odsunąć, to będzie potrzebne ci jakieś 3-4, góra 5 lat. Jak posadzisz w dwurzędzie grab albo buk, to i będziesz go tak prowadziła, tak jak zawsze mówimy, przyciąć na początku, wiesz, żeby nie było chwastów na początku, żeby nie miał konkurencji, żeby podlewać przez pierwsze 2 lata, podrzucić liśćmi przekompostowanymi albo po prostu liśćmi, albo kompostem, to naprawdę on bardzo, bardzo szybko ci wyrośnie i będziesz, czas minie szybko i będziesz bardzo zadowolona, że wybrałaś ten żywopłot, który jest lepszy o wiele niż panel. Panel jest okej na początek, najlepiej, żebyś postawiła panel, a przed nim posadziła żywopłot. Albo nie, o nie, dobra, zaraz na poważnie. Zrób tak, posadź żywopłot, ale pomiędzy żywopłotem i drogą, tak, za żywopłotem jakby patrząc od strony ogrodu, wbij, tak się nazywają te? Paliki. Wbij paliki i do tych palików po prostu przytwierdź za pomocą na przykład staplera czy czegoś, taką siatkę zacieniającą, cieniującą szkółkarską. I to ci wystarczy. I to będzie super. Potem ją zdejmiesz po paru latach. Czy można jeszcze nawozić trawnik i rabaty mączką bazaltową? W tej chwili jest bardzo dużo reklam. Słuchaj, wszyscy, którzy prowadzą swoje sklepy ogrodowe, to teraz reklamują mączkę bazaltową. Słuchajcie, mączka bazaltowa to jest nawóz, który jest bardzo cenny, ponieważ w nim są mikroelementy. Tak? To są taka chemia naturalna, która jest zawarta w bazalcie, tak? Wiadomo, bazalt to mogą być różne rzeczy na początku, potem zbazaltowane przez wulkany. I to musi być też bardzo pokruszone, jak mąka, tak? Żeby, bo inaczej tego to się nie rozłoży w waszej glebie, także zwracajcie na to uwagę. Ale to nie są podstawowe składniki pokarmowe roślin. Dlatego z mączką bazaltową nie postępujcie tak, jak postępujecie na przykład z wiórami rogowymi czy z obornikiem granulowanym, w których jest podstawa, czyli azot, potas,
fosfor i jakieś tam inne mikroelementy. Tak? Tutaj są raczej te mikroelementy, które są bardzo ważne i one uzupełnią to nawożenie, które wykonujecie co roku, właśnie dodając obornik czy wióry rogowe. Także mączką bazaltową sypiemy raz na kilka dobrych lat. I możecie ją sypać teraz, to nie ma raczej różnicy, dlatego że ona i tak szybko się nie rozłoży, to jest pokruszona skała, więc musicie mieć bardzo dobre życie w tej ziemi, musicie mieć bardzo dużo mikroorganizmów, które będą tą mączkę rozkładały i przekazywały te mikroelementy do roślin. Także pamiętajcie o tym, to wam nie załatwi nawożenia azotem i tak dalej. Mączka bazaltowa to jest tak zwana wisienka na torcie, tak? Jak już macie bogate życie w glebie, to możecie dodać, żeby jeszcze uzupełnić, ponieważ w Polsce faktycznie brakuje u nas tych elementów, tych mikroelementów, ponieważ mamy piaszczyste gleby i często są wypłukiwane, tak? Jeżeli macie gleby gliniaste, to nie musicie się tak bardzo o to martwić, dlatego że glina ma dużo w sobie różnych mikroelementów i dużo ma w sobie w ogólnie tej chemii naturalnej, potrzebnej. Także wiecie, nie szalejcie generalnie z mączką bazaltową. Mm-hmm. Zaraz jeszcze będzie pytanie o gwiazdę betlejemską, ale najpierw od Katarzyny, która pisze, że dokument nie zważyło jej liście na hortensji ogrodowej podczas minionych przymrozków i czy robić coś z nią, tą hortensją? W hortensji ważne nie są liście, tylko pąk kwiatowy, który będzie kwitł w przyszłym roku, więc jeżeli ten pąk nie został niczym zważony, to wtedy ten pąk trzeba okryć na zimę teraz i wtedy on będzie kwitł w przyszłym roku, dlatego że liście to się nowe pokażą, liście to nie problem. Mm-hmm. To gwiazda betlejemska. Na razie nie ma pytań, jak przechowywać gwiazdę betlejemską do kolejnego sezonu. Te pojawił się pewnie w jakimś styczniowym live i chętnie wtedy powiemy. A tutaj od Agnieszki, bo ma piękną, wielką gwiazdę betlejemską zachowaną jeszcze z ubiegłego roku, ze świąt Bożego Narodzenia. Teraz ma zielone, ładne liście i czy jest szansa, że będą czerwone na tegoroczne święta? Stoi w miejscu, gdzie jest raczej mało światła dziennego. No jest szansa, ale ona musi być w cieniu przez jakieś 16 godzin czy 18 godzin dziennie, w jakimś taki strasznie długi okres. Więc jeżeli nie jest wystarczająco ciemno, to jeszcze mogłaby się w ciemniejsze miejsce posadzić. Jest ogromna szansa, dlatego że normalnie widziałam bardzo wiele gwiazd betlejemskich, które są z roku na rok przechowywane i one same naturalnie nawet nie są zacieniane. Moja taka jedna arystokratka zwariowana angielska Lady Morton miała zawsze te gwiazdy betlejemskie, nic z nimi nie robiła i one rok po roku miały piękne czerwone liście. Lady Morton, ładnie to brzmi. Mhm. Katarzyno, pytanie od Magdaleny o popiół drzewny. W jakim okresie rozsypywać ten popiół na rabatach i jak często w ciągu roku? Teraz dużo palimy w kominkach, używamy. No, możesz teraz, jeżeli będziecie teraz rozsypywać ten popiół, rozsypujcie popiół na rabatach tylko takich, które są troszeczkę za ciężkie, troszkę za bardzo gliniaste, które musicie troszkę rozluźnić. Ja mam taką rabatę jedną, gdzie ziemniaki źle rosną mi, dlatego że jest za ciężka gleba i ja tam rozrzucam ten popiół. Jeżeli macie lekkie, piaszczyste gleby, to nie rzucajcie popiołu, bo po prostu zrobi się tam plaża generalnie. Ten popiół jednak wpływa na budowę gleby, nie tylko na jej chemię. Na chemię wpływa również, sprawi, że gleba będzie troszkę bardziej zasadowa, więc też nie przesadzajcie z tym, ale może jak macie kwaśną glebę, to może właśnie to trzeba zrobić. A jeżeli chodzi o jakikolwiek potas zawarty w popiele, to on, jeżeli chcecie na przykład rozsypywać na roślinach, które potrzebują potasu, na przykład takie rośliny, które lubią potas szczególnie, fosfor chyba też, cebulowe właśnie i w ogóle korzeniowe będą dobrze się z tym czuły, to musicie poczekać do sezonu wegetacyjnego, dlatego że teraz, jeżeli to rozrzucicie, to te wszystkie składniki pokarmowe, jakiekolwiek są w popiele, wypłyną razem z roztopami i razem z deszczami, tak? Także najwyżej przechowujcie ten popiół do przyszłego roku w zamkniętym jakimś wiaderku albo w jakimś worku takim grubym po podłożu ogrodniczym na przykład, tak? Ale chodzi możecie... że ten węgiel, przepraszam, popiół drzewny ma ten potas, który jest szybko wymywalny, dlatego na przykład
niektórzy radzą, żeby dodawać i warto dodawać taki popiół. Oczywiście nie w wielkich ilościach, nie robić z samego popiołu pryzmy kompostowej, ale można dodawać do pryzmy kompostowej i ten popiół drzewny w procesie kompostowania, ten potas z tego popiołu będzie się przetwarzał albo będzie się przemieniał w takie związki, które nie będą tak łatwo wymywalne w głąb gleby, a będą lepiej dostępne dla roślin. Katarzyna dużo pisze, jak słyszycie na klawiaturze w trakcie. Piszę wszystkim, żeby do naszego vloga, do naszego live'a dołączyli, bo tutaj piszą ludzie, że oglądali vloga. Ja mówię, na live'a chodźcie, na live'a, ale już się kończy zaraz. Na live'a, to już koniec, bo jest godzina 21. Ja to ściągnęłam Anię, która też się już 76. ogrodowy live. Do zobaczenia za tydzień. Wy możecie zostać, drodzy nasi słuchacze, na Facebooku, komentować dalej, tak? Więc tutaj serdecznie zapraszamy. My się żegnamy. Przypomnę, że w najbliższy czwartek nie ma już wyjścia, Katarzyno. W najbliższy czwartek musimy zrobić podcast Grudzień w Ogrodzie Ekologicznym. Więc już jesteśmy umówieni. Katarzynie, mam nadzieję, wszystko dopiszę. Mi głos przez tę godzinę wytrzymał, więc jest nadzieja, że w tym tygodniu także live zostanie nagrany, że wytrzymam, że dam radę i podołam temu zadaniu. Słuchajcie, a ja wam jeszcze tylko powiem, dlatego że na początku Jacek mówił o tym, że już teraz planujemy przyszły sezon. I powiem wam szczerze, że jak najbardziej ja się wyfikałam w tym roku i już na stronie warsztatowej naszej i na Instagramie i na Facebooku jest rozpiska warsztatów na przyszły sezon, na pierwsze połowę sezonu, dlatego że już bardzo dużo ludzi się pyta i powiem wam szczerze, że już troszeczkę jest pobukowanych tych warsztatów, więc jeżeli macie ochotę przyjść do nas na warsztaty ogrodnictwa ekologicznego i zobaczcie, są naprawdę takie tematy dosyć dogłębne, ciekawe. Jeżeli macie ochotę przyjść na warsztaty wiklinowe, będziemy mieli 3 daty warsztatów wiklinowych, czy na wiosenne warsztaty wiankowe, to już się zapisujcie, dlatego że naprawdę już teraz widzę, bo mam 6 maili nieotwartych, to wszystko są warsztaty. A poza tym, no i to też może być, pamiętajcie, że bardzo fajny prezent dla kogoś pod choinkę. Dużo mężów kupuje żoną. Nie można pieska pod choinkę dawać, pieski są na całe życie. Słuchajcie, i jeszcze chciałam wam powiedzieć, że zostało nam, bo mieliśmy teraz, przysłali nam ze Szwajcarii motyczki, które żeśmy jeszcze mieli powysyłać ludziom i to się teraz dzieje, wysyłamy, ale zostało nam kilka motyczek, więc jak ktoś jest zainteresowany kupieniem naszej szwajcarskiej super motyczki, to zapraszam do kontaktu, zostało kilka sztuk, także to też może komuś pod choinkę fajny prezent zrobić. Ja już mam prezent. Ty masz raz, dwa. Ja mam 4 prezenty. Ty masz 4 prezenty. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, Katarzyno, dziękuję naszym słuchaczom. Dziękuję, pa, pa.